Widziałam je. Gdzie? Główna droga. Konwój wozów opancerzonych minęli mnie. Widzieli cię? Nie. Nie, nie sądzę. Idziemy. Pójdziemy za nimi! Bingo. Aiden, sprawdź, co jest w środku. Ładują skrzynię do... łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelina? Jest pod wodą. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba 3. Niech Aiden ich zdejmie. Aiden? Załatw ich. Najpierw załatw żołnierzy. Dobra, a czym? Tam nie było jeszcze żadnej osoby. Panik. Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To... co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Ja jej przeszłam kurs pilotażu łodzi podwodnych. Może nią popłyniemy? Jasne, weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo, na pewno się na to nabiorą. Tak wiem, marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej?
Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z nami? W tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Daj mi ładunki. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić? Tak. Wiem to od początku. Zejdź niżej. Baza musi być blisko. Imponujesz mi. Niewielu zniosłoby taki ból. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? To chyba zaboli. Odpowiedz mi na pytania, a jego cierpienie się skończy. Nazywam się Holmes. Jody, nie. Jody Holmes. Agentka 894732. Jestem CIA. Więc CIA wie o naszych badaniach. A ta istota uwięziona w polu inhibicyjnym? Jesteśmy złączeni. Od urodzenia. Fascynujące. Czyli Amerykanie też zdążyli odkryć to,
zjawisko. Muszę powiadomić dowództwo. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Przykro mi, Ryan. I co teraz? Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Ale wymyślę coś. Chłopiak! Dzieca, ciągę siamsa! U mnie jeden siedzile, cuka o to siedzień! Zbliżaj się do nich. Nie możemy tu zostać. Dalej. Co? Ale... Cicho, chodź za mną. Szybko, Aiden. Nie mamy czasu. Dobra, zawracaj. Nic tu nie ma. Jody, co się dzieje? Kiedo, wan patam. Patamen ligai. Women ya wan tamen. Czy masz coś do zrobienia?
co mamy zrobić? Aiden, potrzebuje cię. No wiem.别碰着！我的天哪，这怎么一回事？我哪知道啊！我看你别再喝酒了。我再试试。 Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Kurwa, ładunki! Szybko, zostały w sali przesłuchane. Zostały w sali przesłuchane. Tu? Co? Co? Antang de Mogwe! Załatw tego bydlaka, Aiden. Thank you.
chyba nie tu. Co to mogę zrobić? Nie mogę się ruszyć w ogóle. Czy ja mam tam popłynąć? Czymś? Bardzo się boję, Aiden. Bądź blisko, dobrze? Nic nie widzę. To się włącza światło. Spokojnie, idę. Trochę tych istot jest. Zielonych.